Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Dzisiaj trafił do nas Mitsubishi. Pierwszy raz u nas na warsztacie. Mamy taką karteczkę, wymiana oleju, olej plus filtry. Sprawdzić wycieki, zawieszenie. Świeci kontrolka błąd silnika, nie ma mocy silnik. Sprawdzić pod kątem przeglądu. Sprawdzić żarówki, siłowniki, bagażnik kupione. I tak, podłączyliśmy najpierw komputer, mamy tutaj błąd przepływomierz plus zbyt niskie ciśnienie do ładowania turbosprężarki. Auto pierwszy raz u nas, więc musimy zrobić rekonesans. Zacząłem od podłączenia komputera. Z tego co wiem, to wymieniana była turbosprężarka, bo myśleli, że przez to nie ma auto mocy. Natomiast wymienili turbo, auto dalej nie ma mocy. To co, otworzymy teraz maskę, sprawdzimy jak to auto wygląda pod maską. Później podniesiemy samochód, sprawdzimy wspólnie od spodu i będziemy później podejmować dalsze kroki, jak będziemy mądrzejsi o to sprawdzenie. To zaczynamy weryfikację pod maską. Mitsubishi Outlander. Widzieliście tam wcześniej, na co przyjechał. Robimy pierwszy rekonesans. Tutaj pozwoliłem sobie już tutaj górną obudowę ściągnąć, żebyśmy coś widzieli. Tutaj już się wszystko świeci w oleju. Damy sobie to tutaj na boczek. Dosyć dużo tutaj od góry jest oleju. Widać, że tutaj olej z odmy wydobywa się, ale co gorsza, muszę się posłużyć drugą lampką, jakoś wam tam poświecić. To wszystko, co tam się świeci, o, tak tam widzicie, to jest wszystko olej silnikowy. Tutaj alternator cały zalany w oleju silnikowym. Pompa wspomagania, jak skręcałem, też słyszałem, że wyje. Też widać tutaj, że pompa wspomagania cieknie. Z drugiej strony tutaj z tyłu, nie wiem czy dobrze będziecie widzieć czy nie, też jest wszystko zalane olejem. Poprosimy jeszcze pana Jaśka, to sprawdzimy w ogóle jaki jest poziom oleju silnikowego. Płynu sucho. Płynu sucho. Zobaczymy jeszcze olej w silniku. O, ciężko. Jak to w ogóle tu wygląda w środku? Jeszcze pod korkiem zobaczę jak to wygląda. Jak diesel. Co, wytarta miarka. Wkładamy do końca. Zobaczymy. Niech pan poczeka. Sucho, czy mi się wydaje? Sucho, czekajcie, bo gdybym to złapał ostrość. Suchutko. Czyli oleju w silniku nie ma. Możemy z powrotem możemy tutaj miarkę włożyć. Tam coś widać czy nie widać? Tutaj nie widać nic więcej. Tutaj obudowa rozrządu też zalana jest olejem. Teraz podniesiemy samochód do góry i zweryfikujemy stan auta od spodu. Ciekawe co nas tam czeka. Natomiast tak jak widzicie już tutaj widok nie jest ciekawy i nie napawa optymizmem. Tutaj kolejna ciekawa rzecz zwróciła moją uwagę. Sprężyna z lewej strony, zobaczcie jakim jest stanie, wygląda jak nowa. Natomiast przechodząc na stronę prawą widzimy coś takiego, czyli tutaj najprawdopodobniej ktoś wymienił sprężynę z jednej strony, a powinno się wymienić z dwóch. Dobra, jedziemy. Auto podniesione i jak często w tytułach słychać, szok. Popatrzcie, jaka tu jest warstwa wszędzie oleju, jaka skala jest tych wszystkich wycieków. Powiem szczerze, że ciężko powiedzieć mi, skąd tutaj olej się wydobywa. Tu jest taka jedna struga, o tutaj gdzie świecę, tak najbardziej jest wytarte i tutaj tak wygląda, jakby najbardziej ten olej się gdzieś stąd lał. Wiadomo, cała góra tam jest zalana, natomiast tutaj widać, że ten olej
się zbiera. Tutaj jest takie już wyczyszczone od tego oleju. No i ścieka sobie nam dalej po misce i tutaj resztę, co nam ścieknie, to opiera się o kołyskę. Tutaj poprosiłem pana Jaśka, żeby ściągnął opaskę. Chciałem zobaczyć, czy tutaj dużo oleju jest w dolocie. Coś się świeci, tragedii może nie ma. Zobaczymy jeszcze z tej strony. Coś tam oleju jest, ale nie wiadomo, ile jest w silniku oleju, także, a nie, kapie tu olej, widzicie? Kropelki są, skapuje tutaj olej. Także wycieki są bardzo zaawansowane. Jeżeli chodzi o zawieszenie, to tutaj na pewno uszkodzona jest końcówka drążka. Czekajcie, zaraz poruszam kołem. Boski, mogę cię na sekundę prosić? O kurde. Widzicie? Czego się nie dotkniesz? A nie, nawet nie trzeba chyba, bo widać tak, że lata. Ale jakbyś poruszał na boki, to... O, widzicie? Końcówka drążka całkowicie zniszczona. Zobaczymy, czy to turbo faktycznie było wymieniane. Coś tam świeższego jest. Możliwe, że było wymieniane. To jest ten metalowy element. On skorodował, także też to turbo wczoraj nie było wymieniane, czyli problem już musi być dosyć długo. Problem musi być dosyć długo, skoro już tutaj zardzewiała nam ta gruszka. Dobra, przejdźmy, sprawdzimy podwozie. Tutaj od przodu widać, że jakaś korozja powierzchowna jest. Natomiast tutaj z tyłu, zobaczcie, tutaj już jest próchno. I wewnętrzny próg, i zewnętrzny jest cały skorodowany. Tutaj jesteśmy przy tylnym zawieszeniu, tylnie te tuleje, te wahacze, to wszystko jest skorodowane, zgnite. Wygląda tak, jakby nigdy nie było od nowości to wymieniane. Sprężyny widać są nowe, to tutaj coś nowego mamy. Podwozie powierzchowny nalot tutaj jeszcze jest, nie ma takiej tragedii. Zobaczymy z drugiej strony. Z drugiej strony też wygląda na tylko powierzchowny nalot jeszcze do uratowania. Natomiast próg na pewno do naprawy. Z drugiej strony próg o, trochę lepszy, natomiast tutaj też już trzeba będzie ingerencji blacharza. Tuleje w podobnym stanie. Podłoga tutaj też w kiepskim stanie. Zobaczymy, jak przejdziemy do przodu auta. No tutaj już mamy takie wykwity korozji. Natomiast tutaj mi się wydaje, że przód auta jeszcze do uratowania. Także kolejny ciekawy przypadek. Muszę zadzwonić do właściciela. Oj, tutaj kołyska jest zgnita. Popatrzcie, widzicie? Dziura w kołysce jest w tym miejscu. Także kołyska też do wymiany. No, tu też jest miękko. Widzicie? Tutaj to już jest wszystko miękkie. Także na pewno mamy dosyć dużo wycieków, dosyć dużo korozji. No ja teraz muszę skonsultować z właścicielem, co on chce z tym robić. Przedstawię mu, co tutaj jest konieczne, żeby przegląd samochód przeszedł. No i też poinformuję go, że ani oleju w silniku, nie wiem, ile brakuje, bo musiałbym teraz dolać i zobaczyć, ile nam wejdzie, aż się pokaże coś na miarce. I płynu chłodniczego też nie ma. Zapytam go o rożąc, czy był kiedykolwiek robiony, czy jakieś uszczelki pod pokrywą i inne elementy poza tą turbiną były wymieniane. Natomiast tutaj no, ta korozja na pewno nam już dyskwalifikuje auto z przeglądu. Trzeba byłoby to naprawić, bo tutaj progu można powiedzieć w ogóle, o widzicie, nie ma. W tym odcinku to już wszystko. Jeżeli coś będziemy z tym samochodem robić, coś naprawiać, na pewno przewody też są skorodowane, na pewno was poinformujemy, ale na pewno tutaj kosztowo nie wyjdzie mało. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.